Ja jako dużo młodszy powinien odstąpić Piotrowi, ale może zrobię krótki wstęp, a potem będziemy jakoś się dzielić głosem. Wszystkim bardzo się cieszę, że widzę Klub Gazety Polskiej w dobrym stanie, że tu do Państwa przyszło w tak gorącym okresie. Klub w Płocku zawsze potrafił przyciągać ludzi, więc to jest bardzo dobra wiadomość, że dalej działacie, dalej funkcjonujecie. Rzeczywiście okres niezwykły pod każdym względem, bo rzeczywistość podwyższa stawkę tych wyborów. Mam wrażenie, że Polska chcąc nie chcąc znalazła się w takim kasynie, w którym uczestnicy gry coraz więcej stawiają w puli do wygrania lub przegrania. Bo kiedy myśleliśmy o tych wyborach, to pewnie myśleliśmy tak jak większość, no będą rządzili albo ci, którzy to państwo zaczęli naprawiać, lepiej lub gorzej. Ale zaczęli je po prostu naprawiać z bardzo wielu patologii. Nie wszystko się udało. No niemniej na Polska dzisiaj po 8 latach to kompletnie inny kraj niż ten, który zastali. I tak pewnie większość z nas myślała jeszcze kilka lat temu, może rok temu o tych wyborach, półtora roku temu. No ale zdarzyły się rzeczy, które powodują, że ta stawka gwałtownie rośnie. Po pierwsze wojna na Ukrainie. Wojna na Ukrainie powoduje, że Polska znalazła się w takim miejscu, w którym od nas zależy kształt już nie tylko tego regionu, ale być może znacznej części geografii politycznej świata. Bo to od Polski zależy, czy Ukraina tę wojnę wygra, czy przegra, oprócz tego, że najbardziej zależy od samych Ukraińców. Ale bez pomocy Polski, bez tego hubu tranzytowego, którym jesteśmy, pewnie Niemcy podyktują Ukrainie takie warunki pokoju, które będą korzystne dla Rosji. Niezależnie od błędów, które dzisiaj dyplomacja ukraińska popełniła w sprawie polityki polskiej czy niemieckiej, no to jednak póki my trzymamy rękę na pomocy dla Ukrainy, póty ta wojna nie będzie na warunkach niemiecko-rosyjskich zakończona, tylko raczej amerykańskich i polskich. To jest ta pierwsza stawka, która może mieć dla nas ogromne znaczenie, bo przegrana Ukraina oznacza wcześniej czy później wojnę w Polsce. I nie należy się łudzić, że Putin nie skorzysta z jakiejś okazji. Druga stawka, no to widzimy, co się dzieje z Unią Europejską, która powoli zamienia się w miejsce bez traktatów, bez prawa, z dominacją jednego państwa, które przy pomocy różnych instytucji, ale też wewnętrznego lobby poszczególnych państw narzuca swoją politykę, zawierając suwerenność poszczególnym państwom, szczególnie mniejszym i słabszym. Niemcy ciągle są najsilniejszym krajem Unii Europejskiej i są w stanie narzucić swoją politykę. No i trzecia stawka, można powiedzieć, wynika z tego, co się dowiadujemy między innymi z serialu Reset. Wiedzieliśmy, że grupa Tuska to nie jest grupa zaciekłych patriotów, ani ludzi o przesadnie czystych rękach. To wszystko pewnie wiedzieliśmy już w roku 2015, dlatego przegrali wybory. Ale to, że chcieli oddać pół państwa bez walki, a być może w ogóle zgodzić się na podział Polski. To, że oficerowie rosyjskiego wywiadu, czy rosyjskich służb, chodzili do polskich służb jak do siebie do domu i konspirowano tajemnice nie przed Rosjanami, a przed nami. Tak? Myśmy się nie mieli dowiedzieć, jaka jest skala współpracy z Rosją. Natomiast dla Rosjan tajemnice naszego państwa, tajemnice NATO były jawne i dostęp do czego chcieli. To chyba zaskoczyło nawet tak podejrzliwych ludzi jak ja. Te pomysły, które miał Tusk na bezpieczeństwo Polski i jego ekipa, no, gdyby choć w części zostały zrealizowane w czasie wojny, no, by oznaczały po prostu zatracenie Polski i zagładę milionów Polaków. I niestety nie są to tylko retoryczne przypuszczenia. Tutaj we mnie Piotr więcej będzie mógł na ten temat powiedzieć. No i ostatnia rzecz, która się wiąże z sytuacją gospodarczą Polski. Przeszliśmy przez dwa gigantyczne kryzysy. Znaczy, takich kryzysów, jakie uderzyły w świat w ostatnich latach,
nie było od dawna. Nawet ten kryzys, który był w czasach Tuska, Lehman Brothers, to był kryzys jednak pewnych ograniczeniach, to znaczy on dotyczył głównie sfery finansowej, czyli kryzys Lehman Brothers. I dosyć łatwo sobie przy pomocy mechanizmów finansowych, instrumentów finansowych z tym kryzysem poradzono. Polska nawet w pewnym sensie zyskała na nim, dlatego że część wtedy przemysłów z Azji zaczęła się przenosić do Europy Środkowej. Natomiast to, co uderzyło w świat przy okazji pandemii, kiedy spadki PKB w niektórych krajach sięgały nawet kilkudziesięciu procent, gigantyczny wzrost bezrobocia, ogromna ilość upadłych firm, szczególnie tych małych firm. Nie mówię o Polsce, mówię o całym świecie, kiedy po prostu firmy zamykano na potęgę. Szczególnie te, które są takim największym korem gospodarki, tak? Czyli takie jedno, kilkuosobowe, rodzinne, te znikały najszybciej z powierzchni ziemi. Pewnie w skali świata to miliony takich firm zamknięto. No i drugi, wywołany wojną przy naszej granicy, nie ma takiej możliwości, żeby w czasie trwania wojny nie odczuć skutków tej wojny. To są złudzenia. 24 lutego ja miałem taki występ w TVP Info rano i tłumaczyłem, że musimy się nastawić na to, że sytuacja gospodarcza się pogorszy. O tyle nie miałem racji, że ona się pogorszyła nieznacznie. To znaczy spowolnienie gospodarcze, inflacja nie sięgnęły ram katastrofalnych, tylko takie zostały lekko odczute. Tak? Znaczy trochę odczuliśmy podwyżki cen i prawie nie zauważyliśmy skutków spowolnienia gospodarczego. No ale zwykle takiego typu kryzysy, zresztą inne kraje dostały nieźle w kość, jeżeli chodzi zwłaszcza z wszelkiej sytuacji, są Niemcy dzisiaj, które wchodzą w recesję. I to taką zdaje się strukturalną, z której będzie im trudno wyjść. Więc można powiedzieć, że znaleźliśmy się w takiej sytuacji, w której nasza gospodarka poradziła sobie z kryzysami, czy myśmy sobie wszyscy poradzili z tymi kryzysami, poradziła sobie też ta ekipa rządząca. A z drugiej strony, patrząc na to, jak oni sobie radzą gorzej, to bardzo szybko zbliżamy się do tych krajów najbardziej rozwiniętych i mamy szansę stać się po raz pierwszy w ogóle w historii Polski kraj na tym samym poziomie rozwoju, również takiego osobistego bogactwa, co kraje Europy Zachodniej. No nie wzbudza to zachwytu, szczególnie w Niemczech, ale w paru innych stolicach pewnie też nie. A nasz poziom zbrojeń budzi trwogę nie tylko w Rosji. Polska, która będzie krajem bardzo silnym, która będzie mogła się sama obronić, a już na pewno będzie mogła doczekać się pomocy ze strony Stanów Zjednoczonych i tych krajów, które będą nam chciały udzielić pomocy, to nie jest wymarzone miejsce dla Niemiec i dla Rosji. Miało być inaczej. To miał być kraj słaby i zależny. A zdaje się, że w planach rosyjskich to w ogóle kraj do podboju i likwidacji. O czym się coraz więcej ostatnio dowiadujemy. No i dzisiaj walczymy o taką stawkę, żeby nie zaprzepaścić też tego rozwoju, który dostaliśmy. 8 lat temu 1/3 polskich dzieci cierpiała biedę. Biedę, taką zwykłą biedę. Ja nie wiem, na ile to można było powiedzieć w Płocku. Na pewno dużo trudniej było coś takiego powiedzieć w Warszawie. Ale wystarczyło pojechać na wschód Polski, żeby dowiedzieć się, ile dzieci rano bez śniadania wychodziło do szkoły. Przecież te statystyki były powszechnie znane. Nic z tym nie robiono, kompletnie nic. No Tusk dawał 2 złote podwyżki, widzieli Państwo tą scenę, przecież Morawieckiego nie wymyślił, to jest autentyczna historia. A ja takich historii znam dziesiątki, tak, z opowieści klubowiczów. Pojeżdżę po różnych klubach. Natomiast z biedą wśród dzieci nie robiono dosłownie nic. Tak? Znaczy to nie przeszkadzało. 8 lat pewna grupa się bogaciła i kompletnie na nich nie robiło to żadnego wrażenia, że w Polsce jest kilkaset tysięcy dzieci, które po prostu nie dojadają, tak, względnie bogatym kraju. I to się zmieniło. Pytanie tylko, czy mamy szansę to utrzymać. No i cytując klasyka, o tym dokładnie będą te wybory. O tych 3 takich najważniejszych dla nas rzeczach. No i mamy 4. zagrożenie, które wynika z wojny w Izraelu, które może się już niestety, moim zdaniem, jesteśmy na granicy wojny globalnej, która może się zacznie gdzieś dużo dalej od nas, ale
ale może się przerodzić w wojnę naprawdę na wielką skalę i długotrwałą. To mój wstęp, to teraz oddaję profesorowi, tak zaraz profesor ma do powiedzenia. Dziękuję Tomaszu. Ja chciałem bardzo podziękować za możliwość, że pojawiłem się tu, w tym miejscu przed wyborami, bo to jest miejsce szczególne. I kluby Gazety Polskiej są klubami, które odegrały ogromną rolę w mobilizacji elity, realnej i rzeczywistej elity tego państwa, naszej wspólnoty narodowej. A ten klub jest taką jedną z gwiazd. I to jest w istocie jedno z wielkich dzieł Tomasza. Ja polecam tą jego książkę. To jest pierwsze wydanie, to jest uaktualnione wydanie, bo to jest w zasadzie istota tego, o co chodzi. Dlaczego jesteśmy tak poddani konsekwentnemu programowi i projektowi niszczenia nas jako wspólnoty. Nie od dziesięcioleci. Jest taka rzecz napisana przez dobrego historyka, przez Grzegorza Kucharczyka, długi Kulturkamp. Jesteśmy w kolejnej fazie tego długiego procesu. Istotą tego, co próbowano zrobić z nas, ze szczególnego narodu, który stworzył niezwykłe dzieło, wspólnie z innymi narodami, coś, co absolutnie było bez precedensu w ówczesnej Europie, to jest taka koncepcja, że Prusacy, później Niemcy, wymyślili konsekwentnie naszą twarz, pewną grupę stereotypów, które próbowali rzeczywiście uaktywnić w całej Europie. I o tym jakby próbowano wymazywać obraz rzeczywistej Polski, naszych rzeczywistych walorów i podmienić się w coś, co miało być takim synonimem, to takim mocnym elementem łączącym z takim przekonaniem, że dać Polakom państwo to jest niebezpieczny eksperyment. Wyobraźcie sobie, że Prusacy wymyślili postacie literackie, całą literaturę wymyślili, która była taką literaturą, że w zasadzie kupowało się w każdej rodzinie, jako prezent. Taki ich Kulturkampf, taki Mein Kampf tego okresu, gdzie Polacy stanowili połowę populacji Prus. 45%. Po tym, jak nas zniszczyli. Teraz wyobraźcie sobie, nigdy nikt nie jest w stanie obliczyć, ile myśmy wnieśli w rozwój tych Prus i Niemiec. Rosji, Austrii, bo przecież oni nas okradli. To, co jest najbardziej niezwykłe, szokujące, jak się czyta pierwszy rozbiór Polski, analizy. Tych książek na ten temat nie ma wiele napisanych przez Polaków. Wyobraźcie sobie, pierwsza monografia poświęcona pierwszemu rozbiorowi Polski została wydana w Polsce w 2010 roku. Pierwsza monografia polskiego autora dotycząca pierwszego rozbioru. Co jest szokujące, to wiele elementów z tego, co my dzisiaj widzimy, przypomina tamtejszą sytuację. Ten bandytyzm Prusaków i Niemców. To, jak władca Austrii przyjeżdżał patrzeć, co tu jest do ukradzenia, co jest cenne, ile my dostaniemy z tego, ile to wzmocni nasz kapitał. On się nawzajem przeciągali. Co my ukradniemy tym Polakom? Co my wydobędziemy? Co było celem Prusaków? Tak okroić Polskę już na etapie pierwszego rozbioru, że Polska na pewno nigdy się nie odrodziła. Tak budowali pierwszy rozbiór Polski, żeby na pewno Polski nie było. Teraz wyobraźcie sobie, jak konsekwentnie oni niszczyli Polskę. To znaczy cały mechanizm, jaki był zbudowany, czyli na przykład wspólna kasa, taki ówczesny Nord Stream. Zbudowali sobie wspólną kasę, z której opłacali mechanizmy korumpowania Polaków. Tam była koncepcja, w jaki sposób nas zniszczyć i pieniądze nas zniszczyły. No i wyobraźcie sobie Nord Stream.
do którego Tusk dokłada swoje 5 groszy, jako instrument korumpowania także polskich polityków, korumpowania europejskich polityków. Po co? Żeby zniszczyć Polskę. Pewne mechanizmy powtarzają się. Jest taka rzecz, to jest raport Gehlena. Raport człowieka, który odgrywał bardzo istotną rolę w walce z polskim podziemiem. I on napisał dla przyszłych Niemców taki podręcznik, jak z nami walczyć. Tu jest bardzo dużo trafnych ocen. Z dużym szacunkiem mówi o nas, bo to nie jest dla opinii publicznej. To było pisane dla nich. W jaki sposób w przyszłości mają nas zniszczyć? Generalnie on stwierdza, z Polakami nie wygraliśmy, mimo tego, że wyrżnęliśmy ich elity. A co się stało? No, trzeba wymordować wszystkich Polaków. Przede wszystkim trzeba zniszczyć ich kulturę. Trzeba zniszczyć ich tożsamość. Takie jest przesłanie raportu Gehlena. Wiecie, kto to jest? To był generał w III Rzeszy i to był generał Reiswehry we współczesnych Niemczech. I wiecie, kto wymyślił polskie obozy śmierci? Niemcy. Właśnie Gehlen. To znaczy grupa, którą on stworzył, na podstawie której zbudowano niemieckie służby. To w tych służbach ludzie Gehlena wymyślili właśnie pojęcie polskich obozów śmierci. Zobaczcie, jaka konsekwencja. Mało się pamięta, że w atlasach niemieckich w 1941-1942 roku Polski nie było. W ogóle. Po prostu nie było. To było jedyne państwo. Jakbyście otworzyli ten atlas, to Francja była, Finlandia, Dania. Holendrzy współpracowali z III Rzeszą, że aż huczało. 50 tysięcy sesmanów z Holandii. 50 tysięcy, no takie małe państwo. Wszystkie firmy robiły kokosy. Ale w tym atlasie nas nie ma. Zobaczcie, jak konsekwentnie, kiedy tylko mogli, wymazywali. Co jest dzisiaj tym projektem? W latach 90. do mnie przychodzili tacy ludzie z kasą, niemiecką kasą i mówią, przyłączcie do nas, budujemy duży euroregion. Berlin, Szczecin, Poznań, Wrocław. To będzie jądro przyszłej Europy. Jeszcze nie byliśmy w Unii Europejskiej, a oni już myśleli o rozbiciu Polski. I to jest mniej więcej ten projekt, który realizował wtedy Donald Tusk. On otwarcie prosił autonomii Kaszub, łącznie z własną polityką zagraniczną, z własną armią. To wtedy już Niemcy mieli taki pomysł. Zobaczcie, kiedy oni podjęli decyzję o tym, żeby przenieść stolicę z Bonn do Berlina. To był decydujący moment. Jeśli Niemcy przenoszą stolicę, to zobaczcie, czy oni myślą wtedy, że Polska ma istnieć? No to tak za blisko tej granicy jest Berlin. To tak dziwnie położone. To jest właśnie nowa polityka wschodnia. To, co mówi Ulrich Beck, że nam dzisiaj czołgi nie są potrzebne. My dzisiaj podbijamy pieniądze, bo nie damy pieniędzy. I to jest potężny instrument, który złamie wszystkich. On tu pisze otwarcie. Pisze, że oni są już te lepsze Niemcy. I oni nie chcą pamiętać o tym, że mordowali. Oni już tego nie chcą pamiętać. Co więcej, oni chcą edukować, uczyć te inne narody, żeby one były bardziej takie uporządkowane. Zobaczcie, to jest książka napisana przez Niemca, przez architekta niemieckiego, którego ojciec zrobił wredne rzeczy. Też był architektem w III Rzeszy. Niels Guczow. Obsesja porządku. Obsesja porządku. Bo tutaj jest zapis na przykład, jak bardzo intensywnie pracowali nad architekturą Auschwitz i Oświęcimia, żeby stworzyć taki piękny projekt architektoniczny, którym równocześnie IG Farben Industrie będzie połączony z obozem śmierci, żeby to świetnie współpracowało i żeby to było fajnie, żeby te obozy wyglądały, że te krematoria miały estetycznie, żeby wyglądały, żeby ładnie były wykonane. To jest setki projektów różnych miast, bo oni chcieli, to pisze Guczow, oni nie tylko chcieli wymazać Polskę,
Oni chcieli wymazać wszelkie ślady z przestrzeni, które by wskazywały, że tu kiedykolwiek żyli Polacy. Chcieli zawłaszczyć całą przestrzeń, bo mówili, tu nie ma kultury. To, co jest, to nie jest żadna kultura. Może być tylko kultura niemiecka, bo Niemcy muszą żyć w niemieckiej przestrzeni. To jest ten niemiecki porządek. Czy oni się zmienili? Sami ocencie ostatnio te krzyki Scholza. No weźcie sobie, przypomnijcie te różne wrzaski pewnego takiego idioty, który przyszedł z Austrii i intelektualny ciołek, mato, rządził tym narodem. No to chyba nic bardziej nie pokazuje, jaka jest wartość intelektualna niemiecka. Jak z takiego idiotę zrobili sobie Führera. No zresztą poczytajcie, co ten idiota mówił. To naprawdę, jak się czyta te dyrnały, które ten człowiek mówił, jedno z takich jego głośnych stwierdzeń, gdzie bito mu wielkie brawa, że oczywiście, znaczy ważną zasadą jest to, że pierwsze jest na pierwszym miejscu, a drugie jest na drugim miejscu.